to witamy. Jednak się udało przed maturą jeszcze wyskoczyć raz. Jesteśmy na Leśnikowej Dolinie na stanowisku numer 8, tak jak widzieliście. Ale mamy jeszcze stanowisko 10 chyba. 10, no jakby się nic później nie działo, to ale no raczej nie przejdziemy, no chyba zostaniemy tutaj. Dużo rzeczy tutaj mamy, nie chce się. Już jak na razie jest u mnie jeden Amur, jeden Lesz, u Daniela Leszcz, Karp, coś. I Karaś. I Karaś. No tak to wszystko małe, no oprócz tego Amura, no on miał 6 kilo, nie chciałem się go ważyć. Bardzo się szamota, więc puściliśmy go do wody. Ja mam dzisiaj 3 wędki, to też widzieliście. Ja dzisiaj na śmierdzący, chociaż Amur wszedł na kulkę ananasową. Rzuciłem ją z powrotem, zobaczymy, może znowu się coś uda na nią złowić. No mamy jeszcze dużo czasu. No, do 20. Pogoda jest spoko, ciepło, nie zimno, ale też nie gorąco. No i tu Daniel ma jedną wędkę po drugiej stronie, to tam, na to dwie ryby. Plus jedna spięta. Ja tu mam cały Majdan, o. Jak na Ukrainie. Tu jeszcze Daniela, o. Krzesło Daniela. Ja tu mam dzisiaj takie turystyczne bardzo, przygotowuję się nad morze już. No i co, za 2 tygodnie, no za 2-3 zależy jaki egzamin, matura. Nie no, za 2 już. Za 2 to Polski. No. To i inne rzeczy ważniejsze są później. No i co, tu mamy taczki, są teraz nowe na Olesiku. Bo o wiele wygodniejsze, o wiele łatwiej. Dobre, to no, więcej wejdzie. O wiele więcej wchodzi i wygodniej się tym jedzie przede wszystkim. Są wyższe, burty mają wyższe i więcej. Więcej można zmieścić, nie wypadają tak rzeczy. No, to spadało strasznie. To spadało, masz rację. No. Bo miał niskie te burty były i nie dało się, nawet krzesła potrafiły mocno wypadać. Całe to wszystko przygotowane już. PV-ki, pelecik, jedzenie, banan, kiełbasa. Daniel też ma zanę. Daniel to zawsze jest królem robienia ogromnej ilości. Nie wiem po co mu tyle, ale mam nadzieję, że się, że tak powiem, nie wystarczy, że się skończy. No i co, to chyba tyle, zaraz zobaczcie te rybki, które udało nam się złowić, plus mam nadzieję jeszcze te, które nam się jeszcze uda złowić. Mamy trochę czasu, mamy ze sobą też książki, więc też się będziemy uczyć na pewno zaraz, jeszcze jest dosyć rano. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć sobie wzajemnie powodzenia. I czekać. I czekać. No, pierwszy mój przyłów, na razie Leś, 54 cm, bardzo duży. Jesteśmy na Olesikowej Dolinie. Najlepszy się złowił jakieś... Ja zrobiłem leszcza, dwa karpiki i karasia. Jeden się wypiął. Ale było go już widać. No, więc rekord leszcza leci do wody. O dziwo nie ma śluzu, aż go przyjemnie doszło. Na pelet i sztuczną kukurydzę. Piękne branie na popapa ananasowego na Roni Rigu. Na razie na metodzie miałem 2 brania, jeden leszcz i coś drugiego, ale też prawdopodobnie był to leszcz. Właśnie zmieniam zestaw na karpiówce, bo nic się nie dzieje. Później wam go pokażę. A tutaj proszę bardzo, Roni Rig. Czyli może jednak słodkie, bo dzisiaj łowię na śmierdząco, później wam pokażę. Trochę ten podbierak jest z złej strony. O! No niestety metoda cicho na razie. Tylko leszczyka tu. Ledko już widać. Nieduży. Może jednak trochę większy niż nieduży. To haczyk Mikado. Territory. No i to jest walka. Nareszcie tego nie brakowało. To Amur? A to nie jest Amur?
Chyba Amur. Zaraz właśnie tą karpiówkę zmienię. Tutaj mam przynętę tonącą plus pływającą. Ale no niestety nic się nie dzieje, więc zanęciliśmy z Danielem na drugim końcu. I ze stałym helikopterem na pewno do tego dorzucę. Może w ogóle wejdę sobie tutaj. Tak, Amur. To jeszcze nie jest karpiówka, tylko to jest feder, ale jak widzicie, bardzo fajnie pracuje. Widać, że przypon dobrze zrobiony. Ryba pięknie zapięta. Trochę tylko ten podbierak taki trochę krótki, ale to nie jest nasz. Gdzieś tam się trójnóg zapodział. A to jeszcze nie koniec. Chwilą też zanęciłem, tak naprawdę teraz będę łowić w dwóch miejscach. Wcześniej tutaj na środku po prawej stronie tylko nęciłem, teraz jeszcze zanęciłem na końcu. Tak jak mówiłem, żeby zmienić zestaw, jestem w trakcie montażu. Amurątko. O. No nie jest jakiś bydlak, ale mega cieszy. O, metoda się odzywa u mnie. Siedzi leszcz. Nie, może tutaj duże przęty się nie sprawdzają, może ten smak nie podchodzi na karpiówkę, może przypon. Nie wiem, tego nie wiem, no ale trzeba iść za ciosem, jak tonące, jak pływające, to pływające. Yeah! Jest! Bierzemy go na matę. Nie wiem, ile on waży. Z 5 kilo. To jest zestaw. O! Pokaż, patrz. Trochę pokrwawił, ale spokój, spokój. O, ale szybko się wypiął. Roni Rick z kuleczką. To leci. Ale go nie będę go chyba ważył, bo to nie ma sensu. Nie jest jakiś ogromny. Pokażmy go od razu. O, piękny amur. Jeszcze wariuje. Ty kurde, ale mamy dobrą matę, więc nic mu tutaj na pewno nie będzie. Nawet kołyskę. Kołyskę zaraz przyniosę odkażąc, bo wziąłem dzisiaj ze sobą specjalnie. Trzeba mu trochę, na chwilę trzeba mu zakryć oczy, tak słyszałem bynajmniej. No weź, nie wariuj, zaraz idziesz tu. Uspokój go. No ale no, to spróbuję, widzisz, no. No patrz, no. Spokój, wariacie, no. Kazimy mu trochę ranę. Może tak nie będzie rzucał. No, trochę krwawi, trzeba go zaraz wypuszczać szybko, nie będę go ważył. Stój, stój, stój. Kolego. Spokój, spokój. Piękny, waleczny. Kładziemy, rana odkażona i ale 180. Wezmę go w tej macie i wypuszczę.
coś takiego. Myślę, że to on od razu poleci do wody, więc... O, poszedł. Mam ten zestaw, który teraz zmieniam. Jak on się prezentuje. O, może tu wam pokażę na... Ciężarek. Zestaw helikopterowy na ledkorze. I czodrik. Tutaj jest mały pop-up. Dumbbells i kukurydza sztuczna z fluorokarbonu. Tak to wygląda. To jest jeszcze dociążone pastą, w razie czego ledkor takiej długości. Podnęciłem taką mieszanką, widzicie, pelety, kruszone kulki. Głównie to są kruszone kulki. Są tutaj kulki Tenji Squid. Aczkolwiek dla mnie to jest typowy śmierdziel, w ogóle tutaj nie czuję żadnej mandarynki. O, ktoś jakieś miał piśnięcie u nas. Tam jest nasze stanowisko. Tam Daniel gada przez telefon. Jest tu pelet słodki, pelet halibutowy i ugotowałem kilogram ziaren. To jest kukurydza, jakiś tam groch i orzech tygrysi. Tak to wygląda. Podnęciłem tutaj i tutaj, tam gdzie mam zestaw helikopterowy. No nic, czekamy na branie. Po chwilowym, no może nie chwilowym, po dłuższym zastoju nic nie było, nic się nie ruszało. Wszystkie wędki stały. Ja w międzyczasie zmieniałem kulki, zmieniłem trochę zestawy, już nie mam metody. Siedzimy i nagle piękne branie na czodriga. Na kulkę pop-up, znowu pop-up w grze, tym razem cold red. Zauważyłem, że tam ryba się zaczęła lekko spławiać, więc zestaw helikopterowy, 15 pop-up i na nici PVA z 10 peletów zarzuciłem po drugi brzeg. Tak oto pierwsza ryba na zestaw helikopterowy. Pierwsze branie, czy ryba jeszcze nie. Mam nadzieję, że też. No ale dać pop-upy dzisiaj górą. Tym razem śmierdziel, bo kołdrat to jest śmierdziel. O, mały. O, no. Ale. Ale zawsze to rybka. O to chodź. Tak wygląda zestaw. Sam wszystko zrobiłem. Jak widać, bardzo poprawnie. Wyciągniemy haczyk. Pokażę wam tylko na szybko. O. Ciężarek. Ledkor. Tutaj to spadło. Kuleczka. Od razu go pokażę wam go tylko. I popsikam mu trochę ranę. Tu akurat leżę, nie będę go ważył, on jest z 1,5 kg. Starczy. No, malutki. Ale cieszy bardzo. Nie musisz robić zdjęcia, bo to jest knypeczek. Przedszkolak jeszcze. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że mi się nie wyśnie.
zwyczajnie nie jest jakiś bardzo chętny. Silne chłopisko. Może nie było majt widać. Ciężko się manewruje tym podgarakiem z lewą ręką. No, siedzi. Mamy go. Już w kołysce można go ululać. Odepniemy go. Ten sam zestaw co wtedy. Tylko tym razem kulka spadła. No, nie siedział jakoś głęboko. Od razu go odkażę trochę. Nie wiem, tak wygląda tak samo w ogóle ten. To ten sam. Może ten sam, no. Taki. Nie będę go ważył. Ale ładny, bardzo ładny. Zrobiłeś jedną fotkę przy okazji? To zrób jedno. Dobra. Odkażony. O. To bierzemy go do wody. O. O. Chodź malutki. O. Jeźdź po tym bardziej. Daję nareszcie, może przy kołysce sobie klęknąć. Wreszcie tyle czekałem. Klęcz 43, ale czerwony jesteś w kamerze, jej. Ale to nie wiem, mi to chyba tego od słońca, nie. Trochę nam się przysnęło, powiem szczerze. I chyba właśnie tak samo jak rok temu przed zakończeniem roku szkolnego byliśmy na Oleśniku i wróciliśmy z plamami na twarzy, bo spaliliśmy pod kocem na słońcu.
Tak, i dzisiaj wracamy. Daniel ma puszy i czerwone płynie. I ja też, bo spałem na boku. Więc tak samo w piątek zakończenie roku szkolnego. Wy już oglądacie pewnie miesiąc po. Czy tam 3 tygodnie po, no nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem. Ale tak samo będziemy mieli na się zakończeniu w tym roku, jak i rok poprzedni. To samo stanowisko, historia, lubi zataczać koło. No, Daniel ma coś normalnego. I przy okazji tarmosi mi moimi szczytówkami. Co to tam jest takiego? Dobra, to ja ci... ale mi jedzie, kurna. A to amur obstawiam. Wyłącz ten alarm. No, wyłączy alarm. Albo po prostu żyłkę wezmę obok i trochę rozreguluję. Tamtych żeś nie ruszył, ale też żeś poruszył. Kurde, no ale będzie montowania zaraz. Jeszcze na koniec wyjazdu. I co to? Chyba karp. Karp, no. No, no może przytnę mu tu. Może powinieneś tu przejść. Ale nie, bo tak to z tej strony, poczekaj. O, z tej musisz go dać. Bo tam to będzie kogel mogel. Yeah. Dobra, zaraz go pokażemy. No i siedzi. Nie ważymy, ale nie wiem. Lekko 4-5 kg myślę. No. Nie chce nam się dzisiaj ważyć. No, blisko nogi szczytówka. Daj idzie z dzieckiem go kąpać. O, ale otwarł. Poszedł. Piękna rolada już pod koniec wyjazdu. Na roni rigu. Przed chwilą Daniel złowił karpika około 5 kilo. Ja teraz mam na kiju karpia. Trzecia ryba na roni rig. Oj, chyba ulubiony mój zestaw to będzie. Mój ulubiony przypór. Tym razem wszystkie ryby na co innego. Tym razem na Coco Twista od Ultimate'a. Akurat brałem się za przerzucenie węt i poniosłem tylko karpiłkę i nagle piękna rolada. Pojedynczy popek. Pojedynczy król Albanii. Myślę, że taka wymiar, nie wiem, może coś koło Daniela, może trochę większy. Początkowo wydawał się większy, ale jest waleczny wariat. Lepiej tak holować, to najmniejszy kąt jest między hakiem a wędką. Nie wyrywamy haczyka z pyska. Tu tak jest dosyć duży hak, bo to numer 4. To nie jest metoda, tylko normalny zestaw karpiowy. Może się pokażę teraz. O, jest blisko. Ach, jaja. Nie, jeszcze nie. Thank you.
Ale bydlak jedzie. Patrz jaki ma koło. No. No bierz. Co? Bierz, bo już wychodzi. A, bo to chyba ktoś się zajął. Yeah. Siedź. 7 kilo. Bardzo ładny, bardzo waleczny, ciężki. No, na razie największy z tego sezonu, ale no, dużo wyjazdów nie było. Leci do wody, pięknie walczył. Zestaw Roni Rik górą. Nie wiem, gdzie tu jest ten odkażacz. O, jest, to mu od razu psiknę ze dwa razy. Dobra. I lecimy z wariatem. Jako tako się go udało zmierzyć. No, wracamy już do domu. Koniec na dzisiaj, już jest ciemno. Mamy jakieś, nie wiem, niecałe 60 km. Coś koło tego. Ja te dwa mury, jeden karp, no i tamtego nie liczę. No i Daniel. Ja 11 sztuk, tylko małe, no i jeden ten duży. No, jeden ten karp. Czy widzę, ja też jestem mocno czerwony. Ty Daniel widzę też, więc no, będzie spoko jutro w szkole. No ale to nic. Kończymy. Do zobaczenia, do usłyszenia, po maturze już częściej, chociaż ten film już oglądacie po naszej maturze, więc meldujemy się, siemanko.